Cześć, witajcie, tutaj Xaliona, to jest kolejny Car Mechanic Simulator i dzisiaj naprawiamy Rhino Piccolo, to się chyba tak ten samo nazywa, dokładnie. Mamy tutaj niby troszkę części pokazanych, troszkę nie, także weźmy go na ścieżkę diagnostyczną, nie popełnimy tego błędu co ostatnio i przetestujmy go po prostu. Teraz lecimy sobie. No chyba, że do tego testuję hamulec. Ło, tu jaka różnica w ogóle. Dobra, teraz tył. Tutaj minimalna różnica akurat. Wow, czyli tak, to tylko testuje mi zawieszenie. Nic poza tym. I czegoś tutaj co mi dowiedziałem. Chyba niczego. No to wiadomo co będzie zepsute, no i skrzyń biegów. To łatwe to będzie. Banalna naprawa w sumie. Patrzcie teraz, co się dzieje. Będzie coś z tumikami, tak? Skrzynia biegów. Czyli w sumie nie banalna, bo będzie trzeba... Czy to ma napęd naprzód? No właśnie, jak to ma napęd naprzód, to chuj z grzybnią. No i niestety, no. Aż kuźwa. I łatwa naprawa zamieniła się w niełatwą naprawę. Fuck! Bo będzie trzeba zdjąć cały tej przód i w ogóle, kurde. Lipa. Śrubki, śrubeczki. Jakby to dzięcio opowiedział, no i chuj. Nie, czekajcie. No i chuj, cześć i czapka, o właśnie. Ostatnio tak właśnie napisałem na Facebooku i jak się przewierciłem w ścianie w kabel i właśnie ktoś tam napisał, że powiedzenia dzień ciała jak zawsze na propsie, czy coś właśnie w ten styl. Płoś, nara. Teraz tutaj sobie weźmiemy. Cyk. I tam rozróżnik jeszcze muszę zdemontować. Dobrze. W sumie nawet nie wiedziałem, że ścieżka nie diagnozuje mi niczego oprócz zawieszenia i hamulcy, no nie? Znaczy, w sumie mogłem się domyśleć, ale no cóż. Oj, to będzie duży koszt. Tam coś jeszcze pod spodem jest, także... Trzeba rozebrać. Chyba tyle. Tak jest. Dobra. No to akurat nie jest dość ciężkie. Tylko będzie trzeba, tak jak mówię, troszkę się pobawić. Teraz robimy teraz screeny. Sobie usunę z poprzedniego odcinka. Żeby mi się nie pomieszały. Odpalę to menu. No. Pompa wody, o Jezu, aparat. Pompa wody. Nie, lewą ręką, no dobra, spróbujemy lewą ręką. Niewygodnie, ale dobra. Przynajmniej troszkę szybciej poszło. Dobra.
galeria. Odpalamy sobie tablecik. I lecimy sobie tutaj z pompa wody. Pompa wody R4. Jeszcze chyba nigdy nie montowałem R6, mówię szczerze. Ale nie ani V8, OHV, ani normalnej. Pasek rozrządu. Ale to zwykłe. Napinacz paska. Katalizator. Rura wydechowa początkowa. O Jezu, myślałem, że będzie jedna. Jest. Łożysko dociskowe. Skrzynia biegowa, to będzie jebitny koszt. R4 zwykła, tak? Tani koszt. To było straszne w poprzednich odcinkach. I tarczka. Jeszcze tak. Skrybiusz z hamulcami, to będzie Rino Piccolo. To wszystko Rino Piccolo, tak. I tak, lewe tylne światło. Maska. Prawy reflektor przedni. Prawy reflektor przedni. Przedni lewy błotnik. Tylny zderzak. I to wszystko. Tak jest. To możemy w sumie zacząć od skrzyni biegów, myślę, będzie najłatwiej. Skorzystujmy tutaj na dole, a i tak świateł się z dołu nie wymieni, a mamy wymienić, także pierwszy zużymy sobie sprzęgła. Hamulce coś tykam? Na szczęście nie, dobra, czyli mogę koła całe złożyć. Rzadko się zdarza samochód do naprawy bez naprawy hamulcy, naprawdę. W tej grze chyba każdy psuje te hamulce i każdy ma rozwalone te klocki, albo tarczki, albo te. A znaczy jeszcze czasami tam, wiadomo, tam to pompa bez i tak dalej. Ale no, właśnie rzadko się zdarza, że ktoś właśnie nie ma tego zepsutego. Cóż. Okej. Rurcia początkowa, katalizator, w sumie to wszystko mogę z dołu pozakładać. Tu już wszystko mamy. Rozrząd, część karoserii, silnik, dziwne dźwięki, dobra. No to też będziemy mogli wszystko zrobić z góry. No i widzicie, tak będą na zmianę chyba. Długi odcinek, krótki odcinek, długi odcinek, krótki odcinek, tak mi się wydaje. Oj, nie ten, ten. Bo zapomniałem w ogóle, w jakiej kolejności to się składało, lol. Dziwny ze mnie człowiek. I chyba tyle, nie? Tam już pasek rozrządu chyba też trzeba było, nie? Tak, no niestety, niestety. A on jest w środku. Za osłoną. Dobra. Lambarambambam. Ciekawe, czy tak serial mi się kiedyś skończy. W sumie można, wiadomo, w to grać, grać i grać, nie? W pewnym momencie, jak to już zbankrutuje fest, to wtedy będzie koniec serii. A póki co chyba do tego nie dojdzie. Te naprawdę będą niby coraz to kosztowniejsze dla mnie, ale też będę brać za to większe hajsy, nie? Także spoko. Chyba, że nawet odcinku nie numeruje, więc nie wiem, który to jest nawet odcinek, nie? Tak, o. Nie, po prostu myślę, że numerowanie tego nie ma sensu, ze względu na to, że jakby pierwszy odcinek na przykład nie ma nic wspólnego z ostatnim odcinkiem, nie? Oprócz tego, że gram w tą grę, a nie wiem, nie ma wspólnego to, że konsekwencje z któregoś tam odcinka są brane pod uwagę, nie? Czy coś, co wiecie, takie pierdoły, nie? Mam przefarbować mu ten samochód? O, nawet nie, patrzcie. Tylny zderzak.
Proszę bardzo. Lewe tylne światło. Proszę bardzo. Następnie... przedni lewy błotnik. Proszę bardzo. Następnie... prawy reflektor przedni, prawy reflektor przedni. No i automatycznie właśnie skończyłem samochód. Bach? No, 5600 dla mnie, zajebiście. Oddajemy go w pizdu. No, dzisiaj tak jak mówię, troszkę krótszy odcineczek niż był ostatnio, taki jak był w sumie tydzień temu dokładnie. No, także dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejny, pewnie będziemy już w końcu robić ten samochód, ponieważ on tak czeka. Ten gość już do mnie dzwonił 100 milionów razy. Panie, gdzie mój samochód, gdzie mój kabriolet? Panie, spokojnie, robi się. Czyli czekam na części z Ameryki. Także kto jeszcze czeka na części z Ameryki, napiszcie w komentarzu i dajcie lajka. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa.